świadczyć wam o tym, że Bóg jest żywy. Słowo Boże mówi, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I chcę ci powiedzieć, że nieważne jakie są okoliczności, nieważne jaki jest twój problem, a problemem człowieka największym jest grzech. I ten grzech oddziela człowieka od Boga. Ten grzech to jest greckie słowo karmateia, które oznacza chybienie. To słowo oznacza błąd. A Jezus Chrystus 2000 lat temu zszedł na ziemię, aby zburzyć, aby zniweczyć, aby usunąć ten grzech, aby człowiek mógł być wolny, aby mógł wyjść spod niewoli. Ja byłem narkomanem, ja byłem egoistą, ja byłem hipokrytą i alkoholikiem. I kiedyś w moim zrujnowanym pokoju uklęknąłem na swoje kolana i zawołałem: Boże, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, jeżeli Ty jesteś realny, to przyjdź do mnie, bo ja już dłużej nie potrafię tak żyć. Ja już dłużej nie potrafię tak funkcjonować. I On przyszedł do mnie. Ja położyłem się spać, wstałem następnego dnia i byłem zupełnie wolnym człowiekiem. Nie byłem na żadnej terapii, nie byłem w żadnym ośrodku, bo żywy Bóg przyszedł do mojego życia i mnie wyzwolił. I dzisiaj mówię Tobie, nieważne jakie są okoliczności Twojego życia, On jest większy niż okoliczności, a okoliczności są mniejsze niż On. Teraz zbliżają się święta Wielkanocy i taka jest tradycja w tym kraju, że chodzi się z koszyczkiem do kościoła i tak dalej, ale Chrystus nie przyszedł dla jaj. Ja byłem człowiekiem, który od dziecka wiedział, że gdzieś jest jakiś Bóg, ale ja nie wiedziałem, co ja mam z tą informacją zrobić. Bo kazali mi chodzić co niedzielę do kościoła, jeść opłatek i mi się wydawało, że to na tym się kończy. Ale i za każdym razem, kiedy ja szedłem na jakieś spotkanie świąteczne rodzinne, ja się czułem, że ja nie wiem, co ja tam w ogóle robię. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Bóg jest żywy. On 2000 lat temu chodził po Izraelu, uzdrawiał i uwalniał ludzi i dzisiaj robi to samo. Ja byłem narkomanem, dzisiaj jestem wolny i świadczę ci o tym, że to jest żywy Bóg. Świadczę ci o tym, że On dzisiaj może z potężną mocą przyjść do twojego życia. Jeżeli ty Go pragniesz, jeżeli ty się na Niego otworzysz, to ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył mnie i ciebie, On przyjdzie do twojego życia i całkowicie je odmieni. Ale to ty musisz tego chcieć, bo Bóg, kiedy stworzył świat, On dał ci wolną wolę i On na siłę nie zapakuje ci się do życia. Jeżeli ty tego nie będziesz chciał, to jest twoja decyzja. Ty musisz się podjąć. Stajesz przed wyborem, czy podejść do tego biernie, czy otworzyć się na to. Bo Bóg jest żywy, to nie są obrządki, ja ci nie głoszę żadnego systemu religijnego. Nie głoszę ci, że Bóg to jest obrazek, że to jest różaniec, że to jest jakaś formułka, bo nie jest. Bóg jest żywy i dzisiaj możesz podjąć decyzję, aby się z Nim pojednać. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.